zapraszam na kolejny odcinek, w którym próbujemy się wydostać z stolicy Armenii, Erywania, do... Najlepiej to jakbyśmy dzisiaj w Turcji byli. Jest 36 stopni, mamy karton, idziemy na autostradę i lecimy łapać stopa, więc zapraszam bardzo serdecznie. To co, tak jak już wspominałem, idziemy łapać stopa, chcemy się zbliżyć do Turcji, do nowego kraju, do miejscowości Kars. Jest 1 sierpnia, data rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Dzisiaj ubrani patriotycznie. Złoty 20 za kilogram. Lecimy. Wow. Ten dźwięk, słyszeliście to? Pierwszy stop w Armenii. Od razu Mercedes S63 AMG. Oni się po prostu dziwią, że my tu jesteśmy. Wracając do tematu z Mercedesem, który był sprowadzany ze Stanów, bity, skakiwał mu błąd temperatury, nie działała mu muzyka. Jechaliśmy z otwartymi oknami, więc pewnie nie działała mu klimatyzacja, no ale wygląda ładnie, nie? Jest dźwięk, 6,3 litra, wiesz ile to jest? To jest 3 razy więcej niż nasza Astra ma. Los nam sprzyja. Jedziemy, jedziemy dalej. Kolejny stop, pan się zatrzymał BM-ką. Czekaliśmy 2 minuty, dwie osoby się zatrzymały, się pytały, czy potrzebujemy w ogóle pomocy. Są bardzo przyjaźni Ormianie, polecam naprawdę. Nieźle, a tu oczywiście Łada, wszędzie Łada. Zobaczcie, jakie tu są piękne bezdroża. Stop złapany, będziemy mieli tylko pół godzinki do granicy z Gruzją, także... A okazuje się, że pan jest przewodnikiem, prowadzi tutaj te swoje biuro podróży po Armenii, także niestety polecam wam. My nie mamy czasu. Blue Sky Tour. Piję w ogóle takiego, patrzcie, kompot w środku ma owoce. Tradycyjna armeńska receptura. Ciekawe jak spakuje. Ale dobra. Widzimy się w Gyumri. Mamy to! No dobra widzowie, jesteśmy w Gyumri. Zatrzymujemy się w Gyumri. O, merci! Ale nas wypatrzył córeczka od razu. Ja ogólnie, jak widzieliście, zasnąłem, czułem się bezpiecznie podczas tego stopa. Ja często spałem na stopach. W końcu wywołałam to, żeby była para, a nie sami faceci. No to fakt. Interesting. Tak? Fajne? Dobrze smakuje, nie? Good. Ale zgód. No, jesteśmy w miejscu, gdzie widzicie, raz, dwa, trzy, cztery Łady na jednej ulicy. Ale ogólnie chodniczki zadbane, ładnie, ładnie. Tutaj kościół. Nie wiem, czy wiecie, ale Armenia to pierwszy kraj na świecie, który przyjął chrzest w 3 wieku naszej ery. Jeszcze takie restauracje. Zobaczcie, jest grill. Dzisiaj jemy takie coś. Patrzcie, otworzę wam. Pokazywałem, jak to wygląda surowe, a jak to wygląda w środku. Zrobione. Nieźle, co? W środku cebula, polendra. Zapytasz się, czy majonez, czy ten. Ja takiego suchego nie lubię, więc wziąłem ketchup i majonez. Taki zestaw, to było większe, ale już wiem, 3 gryzy. Skola, cały ten zestaw, 12 zł. Nieźle, co? Dzień dobry, kolejny dzień kolejnych przygód. Spaliśmy w najtańszym hotelu Gyumri, znaczy hotelu, domu gościnnym. Patrzcie, jak ktoś miał fantazję. Różowy pokoik. Tutaj taki perelek. I co, lecimy. Lecimy na miasto. Za niedługo będziemy uderzać na Turcję. Zostało nam 3 godziny. Pół godziny do granicy gruzińsko-armeńską. I co, idziemy zjeść tradycyjną potrawę albo deser, czyli ponchi monchi.
taki armeński pączek. Co tam w środku jest? W sumie tak do końca jeszcze nie wiemy, nie? Ale są na każdym kroku knajpy. W wieczornych godzinach tętni życiem to miejsce. Ludzie tutaj wychodzą po prostu dopiero wieczorem. Się dopiero oziębia. Inaczej nie idzie wysiedzieć. Ale my musimy łapać stopa. Coraz bliżej Turcji, nowego kraju, nowych przygód. Co ciekawe, w Armenii na każdym kroku ochroniarze, policjanci. Jest to na plus. Bardzo polecam Armenię. Moim zdaniem jest to bardzo bezpieczny kraj. Ani razu się nie czuliśmy jakoś niebezpiecznie. Wychodzimy sobie o 24, jak nam się zachce, chipsów. Jak wczoraj, nikt nas nie zaczepia. Znajdujemy się właśnie na głównej ulicy tego miasta, które w 1988 roku nawiedziło to miejsce, wielkie trzęsienie ziemi, największe dla tego regionu w historii. 25 tysięcy osób straciło życie, 15 tysięcy osób zostało rannych, a ponad 500 000 osób straciło swoje mieszkania, dach nad głową. W akcjach ratowniczych nie pomagał silny śnieg oraz mrozy, także no nie ciekawa historia, ale trzeba o niej opowiedzieć. Pączik Monty, restauracja taka w samym centrum, w ścisłym, na placu. Fajna restauracja, od 2009 roku tutaj jest. Jakie są ceny? Pączik Monty z wanilią kosztuje 2 zł, z nutellą 4 zł, 3,50 z truskawkami. Patrzcie, to tak wygląda, na to są po prostu napompowane tak powietrze. O, to się spłaszczają. Nie przypomina to na pewno polskiego pączka. To nie jest to tak napompowane i kaloryczne. Jak nasze polskie pączki. Zobaczmy, czy się też tak jest z innymi. Samo, zobaczcie. Napomnieć tak i już nie ma. To mój. To jeszcze ostatnia styczność z Lahmacun. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dobre, lecz nie jest to taki Lahmacun jak z odcinka poprzedniego z Erywania, do którego was zachęcam do oglądnięcia, jeśli tego nie widzieliście, nie? Trochę nie po drodze, najpierw słodkie, później słone. Tutaj widzę jakaś dobudówka w budynku, który ucierpiał zapewne podczas trzęsienia ziemi w 1988 roku. Choć nie wiem, nie jestem pewien, to tylko moje takie przemyślenia. Nie musieliśmy nawet łapać stopa. Palili papierosy, para z Rosji. Jedziemy. Zbliżamy się do granicy gruzińsko-armeńskiej. Armeńska przekroczona, bez problemów. Jeszcze są tutaj na każdym kroku kamery, więc niezbytnio mogę to nagrywać. No i co, idziemy z buta. Co ciekawe, przez Armenię tylko kierowca przejeżdża samochodem, a pasażerowie idą bokiem. Mogliśmy go łapać. Po stronie armeńskiej to była taka stara jeszcze prowizoryczna granica. Po stronie gruzińskiej, nowoczesna, ze zdjęciem, z prześwietleniem bagaży. Gamarjoba! Ponownie jesteśmy w Gruzji, ale to tylko chwilę. Po nam 2 godziny do Turcji. A tak wygląda opuszczone przejście graniczne. Widać, że Gruzja się po prostu rozwija. Zostawione wszystko te. Nie musimy łapać stopa. Jedziemy z powrotem z państwem Kirgistan. Takiej rejestracji to jeszcze nie widziałem. Kirgistanu. Grubo, co? 0,5 godziny zostało nam do Turcji. Łapiemy. Miła para z Rosji. Ja tam nie mam uprzedzeń do nich, do takich ludzi, co tutaj spotykasz. Tak samo człowiek, tak jak my. Kurna, trochę mało tych samochodów tutaj, nie? No bardzo. Nakhwandis! Jest nawet znak Turkish Border. Tym sposobem? No. Co to jest? O matko! Asfalt. Chyba asfalt. Gamarjoba. Gamarjoba. Polska. Polska. Polska, Polska. Pola! Cześć! W Gruzji to nas uwielbiają, naprawdę. Duma rozpiera, jak oni pokazują, że dziękujemy, dziękujemy. Wiecie, że ta historia z 2008, nie? Co Lech Kaczyński, świętej pamięci, się wstawił za Gruzinów. To od tamtej pory oni nas uwielbiają po prostu. Mytile pierwszy raz. Znaczy Anetka pierwszy raz. Ja kilka razy już jechałem.
co widzowie, stałem w tirze sam. Dosyć dużo tirów. Tam w ogóle jest korek na jakieś, nie wiem, 3 km, nie więcej. Nie widać końca tirów tak naprawdę. Tak wygląda w środku tir. Skania. Idę sobie wyprostować nogi. Powiem wam, że tutaj siedząc, o tu, a tu Anetka. Ja muszę mieć tutaj jedną nogę, drugą tak, nie? Nie jest zbyt ciekawie. Ile tam jest tirów, o matko bosko. Nie wiem, czy nam się nie będzie bardziej opłacało po prostu przejść tą granicę na piechotę. Plusem jest to, że będąc w Turcji, godzinę jest już w zanadrzu, bo się cofa czas. Maszyna. Tam jest napis Kars. Kars Turki. A my właśnie jedziemy do Kars. Iść przekroczyć granicę na piechotę i po prostu później łapać kogoś na Kars. Choć nie jesteśmy pewni, czy ktoś będzie jechał na Kars, nie? Dobra, postanowiliśmy, że będziemy przekraczać kolejną granicę na piechotę. Będziemy próbować łapać stopa do Kars. Jeśli ktoś nas weźmie, a jeśli nie weźmie, to weźmie nas nasz ziomeczek, który nas wziął z Gruzji. Ale jest śmieszny. Co ty tutaj robisz? O, dużo tych tirów, dużo, dużo. U nas w Polsce to ten tir to dawno by nie przeszedł już z lądu. W czterech miejscach, pęknięta szyba. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba taka przygoda. Pierwsza gościnność w Turcji. Witamy w Turcji. Anetka dostała od pana tirowca krzesełko do łapania stopa. Pierwsza gościnność, Anetka dostała siedzonko od pana, a później się okazało, że nas weźmie na autos. Także super. O, z małej chmury duży deszcz. No co, jedziemy. Przejeżdżając obok widzimy długi korek tirów. To niecodzienny widok. Wszystkie jadą na Rosję. Ciężarówki z Europy przeładowują się w Turcji i tak oto omija się sankcje nałożone na ten kraj. O, patrzcie, pan się dla nas specjalnie zatrzymał, byśmy zobaczyli ten piękny widok. Wow, o matko. No dobra, jesteśmy w Kars. Idziemy na Cak Kebaba. Musimy kupić kartę SIM. I dać znać rodzicom, że żyjemy. Powiem wam, że autostop. Idziemy mega. Szliśmy poboczem, bo nie było ani busa, ani niczego. Machnęliśmy kilka razy. Jedziemy. Ale dzisiaj 3 kraje w jeden dzień. 2 tiry, bus i para z Rosji. Moi drodzy, jesteśmy w Kars. Dojechaliśmy do tego miasta, lecz teraz wychodzi na to, że nie ma miejsc już w autokarze, którym mieliśmy jechać nocnym przez całą noc, zaoszczędzając na tym na noclegu. Powiem wam tak, chodziliśmy do operatora telefonicznego, do operatora Vodafone, jakiś Telekom, jaśmy chyba w 5 miejscach, aż w końcu każdy nam mówił, nie można, turystom nie można. A dopiero w 6 miejscu, zmęczony już jestem trochę, w Turk Telekom, o akurat jesteśmy pod Turk Telekom, czekajcie, niech złapie ostrość. I właśnie tu można kupić kartę dla turystów. Zobaczcie, jak to kolorowo. Ogólnie tak, myślałem, że Anetka nie będzie mogła mieć okrutnych kolan i te sprawy, ale tutaj, ale Turczynki Gołe brzuchy mają, kolana odkryte, ramiona odkryte. No ciekawe, jak będzie dalej, tam gdzie będziemy jechać trochę bardziej
ortodoksyjni oni są. Idziemy właśnie na Cak Kebaba. Tym pysznym akcentem zakończymy ten odcinek. Zachęcam was do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Cak Kebab to kebab, który jest obracany poziomo i opalany drewnem. Zresztą sami zobaczycie. Wywodzi się to z miasta Erzurum. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądało to mięsko, bo jednak idziemy przed zamknięciem. Możliwe, że już będzie końcóweczka. Do tego są warzywka, kolendra, ogórek, pomidor, tutaj cytrynkę można sobie jeszcze dodać, cebulka, papryczka, peperoni, sos taki pomidorowy, a tu ostry sos. Popatrzyłem, jakie są to miejscowe, oni to biorą w pitę, nakładają wszystkich składników według uznania, czyli ja sobie tak nałożę, tutaj trochę sałateczki, trochę jogurtu, bardzo ostrej papryki, trochę cebuli, tak. I oni to tak zawijają. Po prostu jak to tyle. Dowoli możecie ile chcecie lawaszu. Mówiłem, że trudno będzie przebić lawasza ormiańskiego. Jest to inny styl, ale ten jest również najlepszy w moim życiu. Takie coś. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście takie coś zjeść. O matko bosko, jakie to było pyszne. To kosztowało 45 zł. 6 tych szaszłykczków było. Ja po prostu nie mogłem aż dojeść. I tym oto akcentem zajebistego kebaba, niech tylko ktoś mi powie, że w Turcji nie ma dobrego kebaba, to był nasz pierwszy kebab. Dobra, do następnego, elo!